Ready! Laścior, ufoludy. No. Bawicie? 40 minut? No. To ty gadasz, Kacper. Mogą ga zarobić. Ile trwa odcinek? Za krótko. Dobra, jak idzie Sigma. Sigma idzie. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ten jaki wąsaty. Nie, dwa. Dobry ten wieczór, ostatni. Krzysztof Ibisz, witam Państwa w programie witam. Awantura o kasę. Znowu lepsza jakość. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć doskonałą wiedzę, stalowe nerwy, żyłkę hazardzisty i najmocniejszą drużynę, ponieważ awantura o kasę tak, to pojedynek drużyny. Bisa, ja też. A oto 12 zawodników, którzy zdecydowali się zmierzyć ze sobą w naszej grze. Są oni podzieleni na... trzy drużyny, po czterech graczy w każdym. O kurde ty, ale średnia wieku razy 4 w porównaniu do ostatniego. Każdy jest mocny w innej dziedzinie. Poznajmy naszych graczy. W drużynie niebieskiej Andrzej Słoma, dziennikarz z Wągrowca. Władysław Matusz, pełnomocnik zarządu do spraw kontroli jakości w Krucie Szkła z Jasła. Jezus. Drużyny Walerian Michałowski, ekonomista, ręcista z Wrocławia. Czekaj. Ręcista go przedstawili. Co? Jak ręcista go... Co to za zawód jest ręcista? Może nogę złamał. Stanisław Rozwadowski, ciepłownik z Wrocławia. Drużyna zielonych to Waldemar Broder, inżynier włókiennik, emeryt Sprawianic. Emeryt. Magister inżynier ekonomii z Rzeszowa. Kapitan drużyny Walenty Żardzin, elektronik z Kętrzyna. I Wiesław Sieńkowski, magazynier i sprzedawca z Mielca. A w żółtych Paweł Ładogórski, chemik emeryt z Wrocławia. Krzysztof kolejny Kaszczak, emeryt. Student socjologii i politologii z Gdyni. Kapitan drużyny Marek Bakalarz, emeryt wojskowy z Zielonej Góry. I Bożena Kwiatkowska, emeryt wojskowy, to ile ma lat? Wojsku się wcześniej idzie, nie? Zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry o wejście do finału. O 7 dla wojskowego. To pojedynek z tak zwaną drużyną mistrzów. A oto loża, która czeka na mistrzów w naszej grze. Aktualną i wciąż niepokonaną drużyną mistrzów w awanturze o kasę. Zapraszamy. Najlepsi gracze z tyle turnieju Życiowa Szansa pod wodzą pani Elżbiety Racyńskiej. Witamy. W tym latach, jak emeryt, to w stanie wojennym pracował? W tych latach, tak, to każdy. 2002. Po emeryci, tak. Ale nie tylko. Izydor. Znowu o kulach przyszła, ty. Co jej jest? Trzy programy nasi mistrzowie byli w awanturze o kasę niepokonani. U nas nie ma górnego limitu wygranej, tak więc pieniądze po prostu kumulują się. W tej chwili na koncie drużyny no tak, mistrzów Goku, mamy 45 tysięcy 100 zł. Ładnie, ładnie. Powiedzcie państwo pojedynek... Izydor ją tak wygrzmoczaj, że jej uda po... Czekaj. W tych trzech finałach sprawi państwu najwięcej kłopotów. No w ostatnim odcinku. Co się Panie Izydorze, czy zgadza się pan z tym? Studentów z Krakowa. Pan Marcin, pani Lucyna? Tak. Najtrudniej była? I najciekawiej. Tak kolokwialnie rzecz biorąc, zmokły nam gacie w ostatnim odcinku. Mi też. Ale przecież taka jest formuła tego programu i na tym polega cała ta zabawa. To jednak wasz niezawodny kapitan. Jak Dalton? Nie. Elżbieta, no nie po raz pierwszy uratowała honor drużyny mistrzów. Przypomnijmy sobie tę sytuację. Mówisz? O, przypomnijmy Rozpoczynamy sobie. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Za 5000.
To myślę, że powiedzieli państwo równocześnie. Usłyszałem od żółtych 4000, od zloży mistrzów usłyszałem wabank. Kiedy to na było? W tej sytuacji poproszę realizatora, żebyśmy sprawdzili i zobaczyli jeszcze raz, jak to... Tej babki z synem jest Biedroń, dlatego o kulach? Co masz na myśli? Było w czasie nagrania, kto powiedział szybciej. Spójrzmy. Po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 4000. Najpierw więc padło wabanka, więc sprzedaję pytanie mistrzom za wszystko. I tak to trochę tam zarobimy, nie? Po 1000 coś. Jednak to 4000 padło później. Mamo, na no. Najpierw wabanka. Powiem, że jest bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie tequila, od odpowiedzi na to piszesz? Pytanie zależą losy finału. Jeżeli drużyna mistrzów odpowie prawidłowo, wtedy skończy grę mając na koncie 17 000 zł i was znowu powitamy w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli popełnicie błąd, wtedy wasze miejsce w następnym programie zajmie drużyna żółtych mając na koncie 4900 zł. Oto pytanie. Żeby to, no przypomnieć sobie jak trzeba. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Noce i Dnie? Jerzy Antczak. Bez konsultacji, świetna odpowiedź. Ty na mnie gadasz, że ciągle w tej samej koszulce, a mistrzowy czwarty odcinek w tych samych szmatach. I co? I co? I git. Jak tego samego dnia, jak babka o kulach, co drugi odcinek. Ja przypomnę państwu, że od tego pytania zależały losy finału, bo jeżeli by mistrzowie nie odpowiedzieli, to już pożegnaliby się ze swoją lożą mistrzów i gościlibyśmy babka wtedy loży mistrzów. Babka jest hazardzistką, pewnie Biodro przegrała w zakładzie. Studentów z Krakowa. Panie Izydorze, ale może tak szczerze, być. Żegnali się już państwo przed tym ostatnim pytaniem z lożą mistrzów? Nie. Nie? Nie. Marcinie? No zresztą mi to przesmyśl. Izydor, Sigma i Luj. I to ta odpowiedź takiej ciszy zupełnie padła, bez żadnych konsultacji. Tu już nie naradzaliście się? Zapytaliśmy pytanie i widzieliśmy, że Ela jest doskonała z tego i to już jak pytanie zobaczyliśmy, ja byłem spokojny. Ja już byłem spokojny. Odpowiedzieć. To brawa za zaufanie i witamy w loży mistrzów. Tak więc mistrzowie zmierzą się w finale z jedną z naszych drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu zobaczymy ich w loży mistrzów w następnym programie. Dobra. Jeżeli przegrają, to ustąpią swojego miejsca nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap. Kręć te koło, panie Krzysztofie. Każda drużyna otrzymuje na sam początek po 5000 zł. To są pieniądze, które służyć będą państwu jest do licytacji. Jest kategoria gry komputerowa? A oto kolana, którym mam 31 kategorii pytań. Chyba nie ma. To jest 2002 rok. A nie, PS1 było, nie. PS2 było już? To też się do gier komputerowych zalicza. Ty, PS2 z którego jest? Pierwszą kategorię. Kiedy ją podam, przystąpią państwo do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze co ty gadasz, za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mamy 8 pytań w pierwszym etapie witam, gry. Witam, etap wygra ta drużyna, Sanderka, która po 8 pytaniach będzie miała najwięcej pieniędzy. Pytanie o Gothica jest kategoria Gothic? Rozpoczynamy pierwszego pytania pierwszej kategorii. Mamon, dlatego wykrzyknik Enema. Hit? O. O. Kategoria podpowiedź. 2002 to jest. To jest szansa, żeby kupić podpowiedź. Jestem bardzo ciekawy, kto kupi za ile. Rozpoczynam no i hit, licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham pani. Ty. Machoń, to jest ten odcinek, co się psuje? Co się stało? Ciekawy, kto kupi za ile? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. Zieloni 300. Ale to... Zrób
U nich się psuje. Zieloni 500, żółci 600. 1000 złotych, zielone. 1000 złotych, zieloni. A to bardzo mocna była zagrywka. Żółci 1500. No widzę ile mają przecież. Bardzo szybko rośnie nam pula w stacji. 1500 po raz drugi. Czy ktoś da więcej? 1500 po raz... Niebieskich ukradli, zanim się gra zaczęła. Czekaj, oni podpowiedź za 1500 kupili? Ty, ej. Tupe Mirek wiedział, co licytuje. Dzięki Ninja za 33 lata. Dziękuję bardzo, witam. Żółci kupili podpowiedź za 1500 zł. No miejmy nadzieję, że opłaci im się to. I że było warto. Zanim czy Ibiś się już konserwował na Talino? Się tuż po nim. Ej, reklamy dali po pierwszej tej, żeby naprawić? Czy jak? Niebiescy na alkohol wydali. O, naprawili. Ty. Przypomnę, że podpowiedź nie liczymy jako pytanie, tak więc... Ty, ale zobacz, jak kołko się wolno kręci w tym odcinku. Też coś popiję, czyli kamera nawet nie zdąży podjechać. Cały czas przed nami 8 pytań. Kategoria polska muzyka rozrywkowa. Bardzo krótko się kółko kręci. Ibisz ruszy i koniec. Widzę, że żółci kręcą głowami. No zobaczymy, czy będą licytowali, jak wysoko. Ty, ale podpowiedź za 1500 kupić. Słucham państwa. 300. Zieloni 300. Niebiescy? 400. Niebiescy. 400. 500. Zieloni 500. Co się dzieje? 600 po raz drugi. Niebiescy 700. 800. Zieloni 800. Dostanę więcej? 800 po raz drugi. Co się dzieje? Po raz trzeci. Chwileczkę. Licytacja. Chwileczkę. Chwileczkę. Licytację wygrali zieloni, kupili pytanie za 800 zł, a w puli tego pytania... Panie Krzysztofie, muszę policzyć. Który artysta wylansował przebój Ausza Lalala, mam dwie lewe ręce? Dudy. Który artysta wylansował przebój Ausza Lalala, mam dwie lewe ręce? Szakin Dudy, czyli Ireneusz Dudy. Tak jest! Szako. Warto było dać tyle pieniędzy za to pytanie. W tej chwili oczywiście prowadzą zieloni, mają 5300 zł. Co ty piszesz? Za nimi niebiescy 400, potem żółci 2000. Jest taka piosenka, ale ja bym nie wiedział. Podpowiedź. Losuję drugą kategorię. Ale czemu powiedział wylansował? To jakiś cover? Się nie wybiła wcześniej ta nuta? O, astronomia. Kategoria astronomia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Chwileczkę. Co jest? 300. Zieloni. Ej, co się odpieprza? Niebiescy 400. Ty, oni zapomnieli, że grają. Żółci 400. Mam już 400, po 500. Mam 500 od żółtych. 500 po raz drugi. I czy ktoś da więcej? 500. Jezu, no grajcie, ludzie, w dupa. Trzeci. Sprzedaż. Co tu się dzieje? Rick. Kto z żółtych interesuje się astronomią? Ale Waldek. Wszyscy. Wszyscy po trochę. Wszyscy po trochę. Czyli źle odpowiada. Czy pani Bożena również? Oczywiście. Drogę mleczną. Widziała pani. Tak. Wielki wóz. 1200 zł. Mam dobry moment. Pytania. Oto ono. Które dwa pierwiastki. O Boże, Black Blue. Był film Marsjanin, a był Jowiszanin? Jowisza. Minuta na zastanowienie. Żeby to wiedzieć? Jowisz. Dobra. Znowu węgiel będzie. Węgiel będzie. I co jeszcze? Wodór i hel? Co? O, zobaczymy. Gaz i hel. No, ale jaki gaz? Wodór i hel. To jest właśnie pytanie. Odpowiadamy. Żółci odpowiadają. Proszę bardzo. Wodór, metan. Dobrze. Albo podpowiedź właśnie, nie? No jak podpowiedź za tysiąc... Boże, w dupę.
Podpowiedź za 1500, do wygrania 1200, gdzie do puli sami dali 700. Chłop chce... Boże, w dupę! Popieprzy mnie z tymi ludźmi w tym programie. No czasem jak tu przyjdą... Dobra. No nie bierz... Trudno, strzelamy. No. Wodór hel. Kto tak powiedział z państwa? Ej, pan widzowie Paweł? Tak mówili. Brawa dla pana Pawła. Paweł, ładnie. Panie Pawle. Coś mi tu nie pasuje. Pokaż. No rzeczywiście jest coś dziwnego. Trudno się dziwić, w końcu pan Paweł jest emerytowanym chemikiem. No wiadomo. I ta wiedza bardzo się drużynie przydała. I w tej chwili na koncie prowadzą zieloni. Wciąż 5000, potem niebiescy 3700, a ty... Chwileczkę. Tylko 100 zł mniej mają żółci i podpowiedź. Mają 3600 zł. Losuję kolejną kategorię. Przed nami jeszcze 6. Dziwne wodka. Dawaj te pytania. Zobacz, już się... Oho. Polityka, same... Dobra, widzowie, teraz będzie ogień. Sami emeryci i polityka. To będzie do ostatniego centa licytacja. No, jestem pewny, że żółci się ucieszą, mają studenta politologii wśród siebie, no ale zobaczymy oczywiście, czy będą listowali. Wiesz, że ten student, on, ten chłop jest młodszy niż ja. I on też. Krótkie narady w drużynach, to ja rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham państwa. 300 niebieskie. Niebieskie 300. Razem wziąć. Widać. Ale co ty w dupę? Posłuchaj, bo cię zaraz złapę za uszy w dupę. No bardzo ostro istnieje. To prawda, Rejgal, ale to jest śmieszne. I będzie progres widać. Dziadek przysnął. Widzisz, mówiłem, same dziadki, polityka. 1200 zielone. Było 1200, już mam. 1400 zielone. 1400 od zielonych mam. 1400 po raz Komorowski. 1500 żółci. 1500 mam od żółci. 1500 po raz zielone, 1600. 1600 zieloni. 1700 żółci. 1700. Niebiescy 2000 od niebieskich. Mówiłem ty, polityka jak budzi. Zieloni 200. Żółci babank, żółci babank, żółci babank. Mam już 200. Gratuluję, ładnie, ładnie, ładnie. Jeszcze mają podpowiedź w razie W. I będzie nawet warto użyć, jak byłoby ciężko. Proszę państwa, no to bardzo emocjonująca zagrywka. Dobra, będzie pytanie o Kwasiewskiego lub Wałęsa. Lub... Nie wiem, może być o wszystko dziwne. Luj z tym. Bardzo szybko jedna z drużyn decyduje się grać wabank. Przed nami aż 5 pytań jeszcze, a oni wszystko postawili na jedną kartę. To będzie ich być albo nie, nie być. Wszystko, bo jeszcze mamy... Nie, 2002, czekaj. To był Kwaśniewski wtedy? Nie, zastanawiam się, nie pamiętam. Wszystko, bo jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć na to pytanie, to niestety was pożegnamy. A jeżeli się uda, to na waszym koncie będzie... Tak, masa, no. 7800 zł. A, okej, Regal, okej. No, i proszę państwa, bo tyle jest warte to pytanie. To coś pamiętam. Oto pytanie, przypomnę kategorię po tej emocjonującej licytacji. No. Świat polityki. Panie Krzysztofie, na powodzenia. Cała drużyna. Chcę, żeby pan się bardzo dobrze skoncentrował. No. No bo tutaj chłop za mało dostanie. Pytania czy... Dobrze, to żeby już nie przedłużać tej stresującej sytuacji, proszę spójrzcie państwo na telebim. Kto to będzie? Telebim, Nixon. Jak brzmi nazwisko amerykańskiego prezydenta widocznego na fotografii? Richard Nixon. Tak jest! Dobra, ty. Farta miałeś, że takie easy.
Biden. Biden wtedy... Ty wiesz, że Biden już żył, jak był Nixon, miał 30 lat? Gratulacje, no i już po stresie... Ja pierdzielę, gdy jest popieprzone. Dla pana Krzysztofa, który czuł pewnie się odpowiedzialny za odpowiedź na to pytanie, za być albo nie być waszej drużyny. I dzięki tej, no, emocjonującej rozgrywce, postawieniu wszystkiego na jedną kartę, prowadzi drużyna żółtych, ma 7800 zł. Biden kiedyś nie był stary. Koni zieloni 2800 i niebiescy 1700. Losuje następną kategorię przed nami jeszcze. Jak Rio czuje awanturę? Nie, my kiedyś oglądaliśmy, mówiłem to wczoraj, parę, no z 20 odcinków, ale to było pod koniec awantury, więc za rok do nich dojdziemy. Ale i tak ich nie pamiętam. Adolf Hitler. No ta, to prawda. Kategoria przysłowia. Przysłowia? Czyli jakie są? Daj przykład przysłowia. Co nie? Spokojnie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Aha, jo da. Niebiescy baba. Boże. On wie, na czym to polega? 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Wabank! Niebiescy... Jeszcze raz, patrz to, biorę patrz to. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Wabank! On wabank, a ci po bokach powaga dobrze robi. Tam, w tej drużynie dosłownie nikt nie wie, co się dzieje. Niebiescy, baba! Ja pierdzielę, tam nikt nie wie, co się dzieje. Ten siedzi, powaga, wącha rękę. Ja muszę powiedzieć, że troszkę dziwię się tej waszej licytacji, dlatego że ponieważ powiedzieliście jako pierwsi wabank, to w puli jest to, co stawiacie. Czyli tak naprawdę żadnych pieniędzy oprócz tych 200 zł, które wziąłem na początku, czyli właściwie 600 zł, nie możecie więcej wygrać. 400, no bo 200 zł. Gdyby to było w trakcie licytacji, to oczywiście bardziej by się to opłacało. Nawet nie 600, 400, bo po 200 od każdej drużyny. Tak, Zioziom, trochę jest dziwnie, no. Proszę ale bardzo. To tak wstawione. Oto pytanie przysłowia. No prawda, Machoń. Po czym według przysłowia poznaje się drzewo? Po liściach? Drzewo? Po pniu? Jak po pniu? Poznaje się drzewo? A, po owocach. Ty, po owocach chyba. Nie. Jak po owocach? Drzewo poznasz po owocach jego. Brzmi? Brzmi. Po owocach. Daliba bank. Same staruchy w dupę i nie wiedzą. No. Co jest? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Pierwszy raz. Ja nie wiem, Marek. Damy wam po małpce. Jeszcze 5 sekund na zdrowieniu. Po koronie. Co, mistrzowie kiwają głowami. Dlaczego? Nam się wydaje, że to jest tak. Dobre drzewo się poznaje po owocach, które daje. To była dobra odpowiedź po owocach. Babank. Do domu. Nic nie dostajecie. Niebiescy troszkę moim zdaniem no za szybko wylicytowali wszystko, co mają. Stan waszego konta to zero, także nie... Typowy klienci Lombardo. Niestety nie możecie brać dalej udziału w grze. Bardzo wam dziękujemy. Miło było. Będzie walka, no. I wiesz, jak się uśmiecha do nich. A tam... Ja przecieszyli, że odpadli. Sportowe zachowanie, to mi się podoba. Widzu, czyj to było?
A w naszym pierwszym etapie pozostały dwie drużyny. Susi lekko. Drużyna zielona i żółtych. Ja przypomnę, że zieloni mają w tej chwili 2600 zł, natomiast żółci aż 7600. Żółci blokada mogą. I podpowiedź, jak którą wiedzą. Kupili kiedyś bardzo drogo, bo za 1500 zł, ale wygląda na to, że może to się opłacać. Inwestycja na przyszłość. Tak jest. Losuję kolejną kategorię. Przed nami jeszcze 4 pytania, a w puli cztery do jeszcze następnego dużo pytania jest. Przechodzi 2100 zł. Ja teraz mówię tak być. Przysłowia. Znowu? Jakoś tak to jest, że kategorie lubią się u nas powtarzać. Przysłowia. Rozpoczynam licytację. Będzie wabank żółty. Wabank żółty i odpadną. Wabank. Zieloni wabank. Kolejni odpadną przez wabank. Spata. Ja mam pytanie do pana Walentego, dlaczego nie pozwoliliście rozwinąć się licytacji w ten sposób, potem mówiąc wabank, doprowadzilibyście do tego, że byłoby więcej pieniędzy w puli? No może to był błąd taktyczny, dlatego że pierwszy raz gramy, natomiast gdyby teraz ci panowie nas przybili, nie mielibyśmy później w żaden sposób szans zagrać. No rozumiem, że zagrali państwo wabank, dlatego że 2100 zł przeszło Komorowski, z poprzedniego co ty pytania, mówisz? Także w puli tego pytania mamy już 4900 zł. Proszę dokończyć przysłowie. Woda czyści żołądek, a piwo... Pierwszy raz słyszę. Znowu. Piwo gardło? Mi się z pieniędzmi by coś kojarzyło, że... ale nie wiem. Decydujemy się. Proszę. A piwo gardło. Nie. Kolejny. Myślę, że bardzo, bardzo cieszą się żółci. Piwo dlaczego portfel? Dlaczego żółtych tak się cieszy? Dlatego, że nerki czyści. Co w dupę? Co to w dupę? Co to w ogóle byłby za sens powiedzenia? Jak nerki w dupę czyści piwo. Ja pierdzielę, co to jest? A jaką mają na to teorię mistrzowie? Rozsądek! Ja bym to wiedział. Nie? Rozsądek. Też nie? Według przysłowia, woda czyści żołądek, a piwo kieszeń. No, pieniądze! No, 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 żydge. Komorowski, do domu. Także proszę państwa, zieloni grali wabank. W tej chwili nie mają już pieniędzy, żeby licytować. Także dziękujemy wam bardzo za udział w programie. Nerki, żołądki, płucki. Wszyscy się powybijali, ja pierdzielę. Rozsądek by pasował, bo ci się rymuje. A dla żółtych mam a mi się rymuje pluki to PDF. Na poczekaj. Wasza podpowiedź zgodnie z regulaminem może być użyta w drugim etapie w walce z mistrzami, więc warto było ją kupić za 1500 zł. Druga dobra wiadomość. Przepraszam, poniosło mnie, poniosło mnie. 400 zł. Zgodnie z regulaminem Pluki jest głupi? Nie mów tak na niego, ja go teraz będę bronił. A więc wchodzicie do finału mając. Wybacz Pluki, poniosło mnie, mi też się to rymowało. Ej! Pierwsza drużyna, która dotarła do finału i ma więcej niż mistrzowie na start. To może być kres mistrzów. Tak, Pluki jest mądry. Pluki jest mądry, mi to się rymuje też. Rozpoczynamy finał PDF-a bronisz. Żartowałem. Żółci mają na koncie 12 300 zł. To był żart. Pierwszy raz się zdarzyło, żeby drużyna, która wchodzi do finału, miała więcej pieniędzy niż mistrzowie. Luki zjada żółki. Kończu, co ty mówisz? I również pierwszy raz w awanturze o kasę zdarzyło się, że drużyna, która wchodzi do finału, ma kupioną wcześniej i niewykorzystaną podpowiedź. I rzeczywiście.
Chciałbym was zapytać, czy... Ej, oni mają naprawdę szansę na niestety pokonanie mistrzów, będąc no troszeczkę opóźnieni. Oni weszli do finału, bo dwie drużyny dały cały kapitał i po prostu go im oddali, bez nawet podania odpowiedzi. Bo pula przeszła na ich konto. Ja pierdzielę. No, co się dzieje? Przed naszymi mistrzami. Oni tylko kupili podpowiedź, no, nic innego. Nie czujemy. Tak? Nie czujemy. To była odpowiedź w ramach walki psychologicznej. Oni zagrają wabank za 200 zł. Oby tak było. Witamy w finale żółtych. A mistrzowie obserwowali grę żółtych. I co państwo sądzą o naszych finalistach? No ja tylko tyle powiem, że zrobimy wszystko, śmierdzą żeby główną. Chociaż żeby obalić mit blondynki. Drużyna mistrzów przystępuje do gry mając 12 tysięcy złotych. No i zobaczymy, czy już po raz czwarty mistrzowie udowodnią, że są lepsi od drużyn, które wchodzą do finału. Rozpoczynamy. Oto jest koło. Mam na nim kategorię pytań. Po wylosowaniu kategorii i po przeczytaniu tej kategorii rozpoczniemy licytację. Drużyna, która wylicytuje więcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Baby, jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 8 pytań w finale. Rozpoczynam losowanie pierwszej kategorii. Lubej, co ty piszesz? Kupa, ona jest mistrzynią. Oho. Astronomia. Ulubiona ta. Rozpoczynam licytację, żółtych. Biorę po 200 zł od każdej... Ej, czwarty odcinek i czwarty raz żółci weszli do finału. Teoria widza o ustawce? Coś tu śmierdzi. ...drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowi. Baba. Żółci 400. Baba. Dziękuję. 400 po raz drugi, 400 po raz... Dziękuję, Louis. Ej, jak dziękuję? Oni mają więcej. Jak? Dzięki, wiatrak. Za 2 lata, witam. Widzę wykrzyknik Prime, bo widzę, że bez. Może. 5 z nich za rok. 4 miesięcznie. My lubimy taktykę. No zobaczymy, czy jest to taktyka, czy po prostu no, niechęć z gry z tej dyscypliny. Ty, oni użyją podpowiedzi żółci za 1500 na to pytanie. Oto pytanie dla żółtych w puli tego pytania. A potem wabank za 200 i do domu. Proszę posłuchać. Które z planet naszego układu nie mają księżyca? Ty, w tamtych latach Pluton uznawany był za planetę. Ja bym go dał. Aha, bo tu więcej niż jedną trzeba. Daj spokój. To znam podpowiedź teraz. Pluton ma? Odpowiadamy. Wenus, Merkury. Tak jest! Dobra, Pluton. Dobra, moja nowa teoria. Wtedy jeszcze Plutona nawet nie odkryli. Dobra, nie odkryli. Zapewne teraz drużyna żółtych żałuje nie, że nie wylicytowała więcej. Ja się tego uczyłem się w początku. Bo to jest tak, czy licytować po tak, 100 złotych, czy też można było tak naprawdę planety przerzucić typu się o paręset Street złotych Poker i powiedzieć od razu 1000 czy 2, tak? Można było, no ale gdyby się zdało. Ej, i Bisz podpowiada. No, tego nigdy w tyle turnieju nie wiemy. Losuję kolejne pytanie, przed nami jeszcze 7 pytań. Siejkowski, witam. No, wróciliśmy wczoraj do awantury, tak jak było obiecywane od stycznia 2020 roku. Muzyka klasyczna. O, babka się obudzi. Licytację, babka krzyczy 1000. Każdej drużyny i słucham państwa. Spokojnie. Mistrzowie 300. 400. Oni 400. Wiedzą, 500. Że mogą więcej krzyknąć. Mistrzowie? 700. 700 rzuci? 800. 800 mistrzowie? 800 po raz drugi? 1000. 1000. No. To teraz będą do przodu, jak odpowiedzą? 1100. Mam 1100. Na to mistrzowie. Będą. 1100 po raz drugi? 1500. Ja mistrzom kibicuję. Z muzyki klasycznej. Kończu, co to jest? Po raz drugi i cena to data odkrycia Plutona 1930?
1700 od mistrzów. Fałszywa informacja. 1800 rzuci. Mistrzowie? 2000. Dwa. Mam 2000. Mam dwa po raz drugi. 200. Mam 200. Ty, ale Pluton ma księżyce i nie jest... Baba! Ja pierdziele. Jestem Żydem. Cienki. Podwójny wabank. Wiatrak dał na Golibordę 100 zł wabank. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, widzów. Strzeliłeś się idealnie. Spoiler. On powiedział później. Dziękuję bardzo, Wiatrak. Dziękuję. Tak jak mówię, lubimy taktykę. Zobaczymy. Albo, albo. A może to były... Taktyka z Twitcha, 50%. Mądra jest. Nerwy, pani Elżbieto. Nie. Rukaszu... Ja jestem spokojna. To jest tak, ale mogła pani jeszcze pozwolić... To jest pozwolić... awantura o kasę. Sigma. 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 Dziękuję, Wiatrak, bardzo. Mnie głupoty nie przepieprzyć, dobrze? Myślę, że mogliśmy troszeczkę się wstrzymać, ale jak najbardziej. 50 tysięcy ci babka wygrała, proszę bardzo. Więc mu łoko się ryj. W puli pytania 13 800 zł. Daj babce grać. Zagrali wabank. Jeżeli odpowiedzą na pytanie prawidłowo, będą mieli na koncie 13 800 zł. W ogóle? Prowadzenie w tej chwili w naszym programie. Ty szalony jeżeli jesteś. Niestety nie odpowiedzą... Już nie będą mistrzami i nie spotkamy ich w następnym programie. Czekaj. Izydor po przegranej, gdy Ela wyjdzie z budynku. Bitka. Dzięki Ninja za 4 lata. Stan konta będzie wynosił wtedy 0 za dzisiejszy odcinek. Zanim będzie pytanie z muzyki klasycznej, krótka przerwa reklamowa. Do zobaczenia. Ej! Łukasz, no to pewnie też. Tak, tu. Witamy po reklamach, oglądają państwo Teleturniej Awantura. Witam, Rawo. Finał naszego teleturnieju. Teraz drużyna żółtych walczy z drużyną mistrzów. W tej chwili w puli pytania 13 800 zł. Plus zobacz tytuł. I mistrzowie ile zagrali już baba. Z 200 jeżeli odpowiedzą godzin. Na pytanie prawidłowo, będą mieli na koncie 13 800 Prajga. Zł. I przejmą prowadzenie w tej chwili w naszym programie. Jeżeli niestety nie odpowiedzą, już nie będą mistrzami i nie spotkamy ich w następnym programie. Ich stan konta będzie wynosił wtedy 0 za dzisiejszy odcinek. Spójrzmy na telewizję. Jak nazywa się ja przedstawiony na fotografii śpiewak? Jak on się nazywa? Pawarotti? Jaki on nazywa? Pawarotti? Nie, Karreras? Koniec. To będzie chyba Placido do Domingo, tak. Koniec. Koniec. On jest niski. Domingo. To będzie na pewno Karreras albo Domingo? Tylko będzie Karreras? No to będzie Domingo. No to będzie to Placido do Domingo. Koniec. Zaraz, poczekaj. Inne pomysły? Kacper, chłop ty piszczy. Piotrek Żyła. Jeden z tych trzech tenorów, na Morbeton. Jeżeli na pewno nie karę raz... No Izydar, powiesz to, coś, tylko pieniądze liczysz. Nie chcę już czekać. Wiadomo. Tak, był taki prosty. Cicho. Ty, oni powiedzieli coś innego, coś na S powiedzieli. A tamci jakiś inny mówili. Ty, to jest koniec? Dzięki Neville za 16 lat. Już? Odpowiadamy. Placido Domingo. Nie. Nie, wygraliśmy. Carreras. Cześć. Carreras. Nie, Carreras, na pewno nie. A jakie miał zdanie Marcin? Wydaje mi się, że troszkę inne niż pani Elżbieta. Znaczy ja myślę, że to jest jeden z trzech tenorów. Tak. Na pewno nie jest to Pavarotti, więc pozostawał nam Carreras i Domingo. Aha. Pani Elżbieta powiedziała, że na pewno to nie jest Carreras. Ja nie byłem tego taki pewien, dlatego postawiliśmy na placie do Domingo. Mhm. A co myślą żółci? To jest Jose Carreras. To jest Jose Carreras. Kurwa,
Weź. Łani przybyli pod okienko. Co ty w dupę? Ja pierdzielę. Babka. Nie no. Ja pierdzielę. No jak oni mogli to przegrać na pierwszym pytaniu? Czy drugim? Bladzu, no. Kurde. Ej, babkę na początku tak, nerdkę. Udowodnię, że mi ta blondynka jest zły. Mistrzowie postawili wszystko na jedną kartę w tym pytaniu. Zagrali wabank. Pani Elżbieta, dlaczego była pani pewna, Mit że to nie jest obalony. Wie pan co, dlaczego? Ostatnio go widziałam w duecie z Edytą Górniak i zupełnie inna twarz. Chyba, że ja nie mam pamięci do twarzy. To panią zmyliło. Tak. Bo on może zeszczuplał teraz i dlatego wziął ze mnie przykład. Proszę państwa. Sus dog. Drużyna mistrzów zagrała wabank. Niestety nie udało się, a więc stan konta za ten odcinek wynosi zero. Również już drużyny mistrzów nie spotkamy w następnym programie, ale zanim ich pożegnamy, szkoda, zobaczmy, jak bo dobrze grali, ale babkę chyba zbyt chow do przodu po trzech wygranych, nie? I tylko na swoim zdaniu klikała. Poznam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? 500. 500. O, to ci debile. 500 po raz drugi. I pas. 500 po raz trzeci. Sprzedaj. Zaraz zobaczę. Panie Hubercie, pan tego nie przewidział, a to była bardzo mądra zagrywka. To ja była... myślałem, że będziemy szli prawie wabank tutaj. I tak, to jest zagrywka. Pan już zrozumiał, o co tak, tu chodzi. Tym razem to ja zaspałem. Babka mówi, lubimy taktykę. Ale gratuluję bystrości umysłu mistrzom. Gratulacje, ja powiem od razu. Dziękujemy. Mistrzowie po prostu dalej nie licytowali i wylicytowane zostaje to, co na końcu powiedzieli niebiescy. 800 nie, zł. Więc jeżeli niebiescy odpowiedzą nawet prawidłowo, jutro będą mieli 10 600 zł. Oglądam półfinał Eurowizji. Wiadomo, że będą mieli 11 300 zł. I to ich zobaczymy w loży mistrzów w następnym sikam programie. Na nich. Gratulacje. Program wygrała drużyna mistrzów, a na waszym koncie 11 300 zł. Kurde, szkoda tych mistrzów, serio nieźli byli. Ale też siebie babka kierowała. 3000. Mam 3. Chociaż z drugiej strony może przez to, że kierowała, mam 3000, to się nie liczyła ze zdaniem innych. 300. Mam 300. Mistrzowie? 300 po raz drugi. 4. Czemu jak klikam spację w Gothic 1 to error wywala? Po raz 400. A na co ci spacja? Klikaj kontrol. 8400. Po problemie. 8400 sprzedane. Jak tradycyjnie nazywamy wędzisko uzyskane ze sklejenia kilku prętów? Klejonka. Tak jest! Kurde. Ej, myślałem, że oni dłużej takich pipeheadów zebrali. Ej, to chyba byli... No zobacz, to byli sami finaliści z innego programu. To byli z pipeheadzi. Teraz żółci, którzy przypadkiem zostali mistrzami. Czekaj, czy żółci odpowiedzieli na jedno pytanie przez cały program? Tylko na te księżyce. I tamci przegrali sami. I tutaj to samo, wabanki też odpadli. Ja pierdzielę, żółci dosłownie nic nie robili i wygrali. Już 28 100 zł. Żółci lakierki. Złotych od każdej drużyny, słucham państwa. No mieli saldo większe, no. Najpierw więc padło wabanka, więc... O, kiedy to było? Kiedy to było, widzowie? Kiedy to było? Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Noce i dnie. Trzeci raz w ciągu głosu. Jerzy Antczak. Bez konsultacji, świetna odpowiedź. Nie no, lipa wyszła z tymi mistrzami, tak szczerze.
Nie, tylko ta babka coś wiedziała i ona po prostu hop do przodu była, z nikim się nie liczyła. Trzy programy to oddało, ale już czwarty nie. Balatro Fazy i wykrzyknik Eneba, tam zerknie. Wygraliście przez te trzy odcinki, w których zwyciężaliście. Tak, prawda, Marko. 45 tysięcy 100 zł. Gratulacje. Ale i tak ładnie. Dużo wygrali. Przypominam, minimalna krajowa w tamtych czasach brutto 700 zł. Natomiast kolejne wiadomości dla żółtych. No są takie, że zobaczcie państwo, kupiliście podpowiedź w pierwszej części, nie udało jej się wykorzystać, ale na pewno nie żałujecie, bo nie, doskonale się skończył sami. Dla was dzisiejszy program. Otóż wygraliście dzisiaj 10 500 zł. Brawo. To są wasze pieniądze, natomiast w następnym programie nie ma już, wiesz, wykrzyknik Enepa masz linki jedynie. Będziecie grali o kolejne pieniądze, bo u nas wysokość wygranej mistrzów jest nieograniczona. Was zobaczymy w następnym programie w Loży Mistrzów. Gratulacje. To oni będą mieli tyle na start, tak? Czy 12K też? Natomiast jeżeli chcą państwo wystąpić w awanturze o kasę, SMS pod numer 12300. Ej, no fajne, fajne. A czekaj, tu jeszcze ręce. Jaka muzyka, co jest? Babka o kulach. Ej, serio, ej. Spełni się ten finał? Czyli Izydor równa się bitka pod studiem? Z Elą? Czy tam Elżbietą? Ten już cza... Dziadek! Dziadek, spokojnie! Zaraz, 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 czekaj! Prze... Co tu się odpieprza? Tak, i skok. To jest ta babka? Ty, no jest podobna niby. Ty, jest całkiem podobna. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę